Poranek w górach ma w sobie coś magicznego. To chwila, gdy natura odsłania swoje najskrytsze tajemnice, ukazując piękno i spokój, które są niedostępne w zgiełku codzienności. Światło przebija się przez korony drzew, tworząc fantazyjne wzory cieni i blasków. To właśnie w tych pierwszych chwilach dnia można poczuć, jak natura budzi się do życia. Ptaki rozpoczynają swoje poranne koncerty, a delikatny szum liści wita nowy dzień. I jest to moment, podczas którego można usłyszeć bicie własnego serca, a dusza odnajduje harmonię. Właśnie dlatego uwielbiam odwiedzać Beskid Sądecki, który nadal zaskakuje mnie swoją dzikością i spokojem. Na szlakach turystycznych jest pusto, a jedynymi towarzyszami podróży są wysokie szczyty, które zdają się dotykać nieba. Tego dnia postanowiliśmy odwiedzić trzy najlepsze single pasma radziejowej, czyli Rogasiowy, Raciczkę i Perć Sosnowskiego. Ścieżki te idealnie oddają charakter Beskidu Sądeckiego, który na każdym kroku pokazuje swoje pazury. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że znajdują się tutaj jedne z najtrudniejszych tras enduro w Polsce. Kamienisty charakter, strome zbocza i skały to nie wszystkie trudności, jakie tutaj spotkamy. Bardzo często musimy jechać wzdłuż wychodni skalnych, które przerażają swoją ekspozycją i jednocześnie dostarczają końską dawkę adrenaliny. Jest to nie lada gratka dla fanów mocniejszych wrażeń i bardzo technicznej jazdy na rowerze, dlatego dzisiaj pokażę Wam sądeckie perełki, w tym absolutną świeżynkę, czyli Raciczkę, która od niedawna prowadzi z samego szczytu Jaworzyn i jest obecnie najbardziej wymagającą ścieżką wycenioną na podwójny czarny diament. Aktualnie jesteśmy w Wielkiej Roztoce Rycerskiej i zastanawiamy się, którym podjazdem jechać na górę, ponieważ podjazd na żłobki jest łagodny, ale z kolei tak długi, że można na nim opowiedzieć historię swojego życia, a drugi podjazd na Halę Konieczną jest krótszy, natomiast no, sztajfa jest niemiłosierna. Tam jest Golgota, noszenie roweru, więc powiedzmy, że jeden i drugi ma swoje plusy i minusy, więc no co? Chyba najlepiej będzie rzucić monetą, nie? I sprawdzić, którym podjazdem jedziemy. Piątaka weźmiemy. Na bogato. Na bogato. No to... Ale czekaj, bo jeszcze miałem powiedzieć, czy orzeł, właśnie, czy reszcie. To jaki jest wynik? Orzeł to będzie Hala Konieczna, czyli ten stromy podjazd, a reszka to będzie ten długi podjazd, gdzie historię życia opowiadasz. Orzeł. To ale fart. Podjazd z Wielkiej Roztoki Rycerskiej na Radziejowo przez Halę Konieczną i Złomisty Wierch to jeden z najszybszych wariantów dostania się na szczyt. Jego długość to około 9,8 km i 860 metrów wzniosu, których przebycie zajmuje niecałe 2,5 godziny spokojnym tempem. Wiąże się to jednak z dość dużym nastromieniem, które w niektórych momentach wymaga od nas pchania roweru, w związku z czym wariant od Małej Roztoki wydaje się dużo przyjemniejszy. Tam podobne przewyższenie rozkłada się na prawie 14 km prowadzących po dobrze ubitej szutrówce. Niemniej jednak jest ona tak długa i monotonna, że można usnąć nad kierownicą, a współtowarzyszom podróży opowiedzieć całą historię swojego życia. Właśnie z tego powodu dużo lepszy jest podjazdowy pych przez Halę Konieczną, który dodatkowo wjedzie przez zacieniony las, dając ukojenie w trakcie upałów. Strasznie dziwnie mówisz wypych, strasznie dziwnie wymawiasz. No i chyt! Jesteśmy na północnym wierzchołku Złomistego Wierchu. Pięknie się nam taterki wyłoniły. To jest moment, w którym już nie trzeba będzie jechać jakoś mega pod górę. Cała sztajfa się skończyła. Tu teraz czeka nas taka łagodna ścieżka po grzbiecie, aż na samą Radziejową. Grzbiet Złomistego Wierchu obfituje w spektakularne widoki. Z jednej strony cały czas towarzyszy nam pienińska i tatrzańska panorama, a z drugiej możemy delektować się jaskrawą zielenią pasma Jaworzyny Krynickiej. To drugi powód, dla którego warto wybrać ten wariant podjazdowy i przy okazji sprawdzić, jak wygląda sądecki odcinek głównego szlaku beskidzkiego, który prowadzi nas sam wierzchołek Radziejowej. To tam zaczyna się nasz pierwszy singiel, czyli Rogasiowy. Dejki ostatnio, ale przydało się. To co, ładujemy? No to zaczynamy. Singiel Rogasiowy.
Rogasiowy to wąska dróżka, która jest obecnie najdłuższym singlem Beskidu Sądeckiego, nie będącym szlakiem turystycznym. Jego długość to około 2,4 km, podczas których zgubimy 350 metrów wysokości. Znany jest przede wszystkim z wielu technicznych sekcji ulokowanych na wychodniach skalnych i absolutnie dzikiego charakteru, bowiem na całej długości sąsiaduje z granicą rezerwatu Baniska. By na niego wjechać, startujemy pod wieżą na Radziejowej na wysokości 1266 metrów nad poziomem morza i po około 100 metrach, zmierzając czerwonym szlakiem w kierunku Przełęczy Żłobki, odbijamy w lewo. W pierwszej części ścieżka witana z rozległym polem pchrówek, które przy dobrej widoczności oferują prawdopodobnie najlepsze widoki w całym paśmie Radziejowej. Nie dajcie się jednak zwieść tym malowniczym krajobrazom. Po chwili czekają na nas pierwsze dropy na dość dużym spadku i bardzo kamienistym podłożu, które nie wybaczają błędów. Dlatego dobrze jest się tutaj zatrzymać i zbadać je przed pierwszym przejazdem. W drugiej części wjeżdżamy do pierwszego lasu. Na tym fragmencie można rozwijać prędkości światła, ale z umiarem, bo przy wyjeździe musimy wkleić się w ostrą bandę zakończoną śliskimi korzeniami. Tu zaczyna się mój ulubiony fragment, czyli bardzo klimatyczny wiatrołom oferujący przejazd z widokiem na pasmo Jaworzyny Krynickiej i Nowy Sącz. W tym fragmencie czeka na nas krótki interwał z dwoma przegibkami do zrobienia, który prowadzi nas do góry Jaworzyny. Jest równie klimatyczny i równie techniczny, gdyż oprócz króciutkich podjazdów musimy pokonać jeszcze trawers nad przepaścią. W zdobyciu Jaworzyn mamy już przed sobą praktycznie sam zjazd. Na tym fragmencie znajdziemy dużo skalnych rock gardenów, strome ścianki, trawersy oraz kilka skalnych feature'ów potrafiących zaskoczyć niejednego wyjadacza. Wycena Rogasiowego to kolor czarny, a przejazd nim zajmuje około 20 minut, po których najlepiej kierować się w stronę następnego dzikiego singla, o którym dowiecie się za momencik. Przyjechaliśmy właśnie Rogasiowy, także rozgrzewka za nami. Powiem wam, warun jest prima sort. Liście odgarnięte, ścieżka dobrze widoczna. Jest naprawdę spoko. No więc krótki pit stopik na jakieś piczko i lecimy dalej z powrotem na Jaworzyny. Tylko że teraz będziemy jechać nowinkę, świeżynkę beskidzką, którą mieliście okazję zobaczyć w zeszłym roku, ale tylko część. Natomiast w tym momencie jest pociągnięta od całej Miesieńkiej Góry. Sarny wydeptały przez zimę cały grzbiet od Jaworzyn, także naprawdę trzeba im pogratulować. Jedziemy. Od końca Rogasiowego podjeżdżamy aktualnie żółtym szlakiem w
kierunku Polany Skałka, gdzie jest takie charakterystyczne jeziorko. Tam sobie odbijemy w prawo do góry na Przeła i przez Polanę. To jest najszybszy sposób, żeby z końca Rogasiowego dostać się do obecnego początku Raciczki. Także tak też będziemy robić. Podprowadzimy sobie rowerki. No i za momencik będziemy ruszać nowym singielkiem. Żeby w Beskidzie Sądeckim nosić rower na plecach. Kto to widział? No i hyt. Jesteśmy na szczycie Jaworzyny. 1068 metrów nad poziomem morza. Tu się zaczyna właśnie nowy singielek Raciczka. A właściwie nowa część. Dokładnie tak. O ile tu w ogóle można na Raciczce powiedzieć, że tu jest płynnie. Raciczka to czarny diament, który jest obecnie najtrudniejszym singlem Beskidu Sądeckiego. Jej długość to około 1,2 km, podczas których gubimy ponad 250 metrów wysokości. W pierwszej części od razu wjeżdżamy w bardzo wymagającą sekcję z kamieniami na trawersie, która jest wprowadzeniem do tego, co będzie działo się za moment, czyli skalnych głazów z całkiem niemałą ekspozycją. Film kompletnie tego nie oddaje, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że serce tutaj bije mocniej. On site! Ciekawie. Śmiesznie. W drugiej części poziom adrenaliny na chwilę opada, ale nie dajcie się zwieść, bo ta niepozorna ścieżka biegnąca grzbietem w pewnym momencie zamienia się w jeden wielki skalny rock garden, przed którym musicie mieć odpowiednią prędkość, by nie zatrzymać się w miejscu na wystających głazach. Dobrze, dobrze. I tu w lewo, prawo. To drugie. Po pierwszej agrafce rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Znajdziemy tu bardzo strome ścianki, skalne trawersy nad przepaścią i wąskie techniczne zakręty nie pozwalające się rozpędzić. Skoro już przy prędkości jesteśmy, to z pewnością jest to trasa, która nie służy do bicia rekordów, a do delektowania się ukształtowaniem terenu i technicznymi feature'ami. Coś pięknego. Panie! Ciekawie bardzo, tak technicznie. Mega technicznie. Fajnie. No i hej, mamy to Raciczka przejechana. Jak widzieliście, nie są to rurki z kremem kompletnie, bo tam góra ma takie fragmenty, gdzie jesteście w stanie polecieć w dół. Jest naprawdę dość stromo i dodatkowo no te przepaście robią wrażenie, jak ktoś ma lęk wysokości, to może mieć problemy, żeby to przejechać z taką pewną głową. No druga część Raciczki to mogliście już widzieć na filmie.
też hardcore. Są duże rock gardeny, są również takie miejsca, gdzie jedziecie na krawędzi przepaści, w sumie może nie przepaści, ale takiego urwiska, gdzie jakbyście spadli, to lecicie i turlacie się w dół. Ocena z pewnością Double Black Diamond, no inaczej nie można o tym powiedzieć, bo no po prostu jest to niebezpiecznie. Może nie ma takich feature'ów, że wiecie, nie da się tego przejechać on-site, no bo górę polecieliśmy teraz on-site i była opcja złapać flow, więc jak widzieliście, nie jest źle. No natomiast jest niebezpiecznie, przez to, że są te ekspozycje. Także mega, mega, sarenki, prima sort, żeście to udeptały. Dziękujemy bardzo. A póki co lecimy na górę na kolejny singielek, czyli Perć Sosnowskiego. Podjazd z powrotem na górę prowadzi po wcześniej wspomnianej szutrówce, ale na szczęście po samej jej końcówce. Dzięki temu w około godzinę jesteśmy w stanie dojechać do początku ostatniego dzisiejszego singla, czyli Perci Sosnowskiego. Dodatkowo, będąc na długiej przełęczy, możemy skorzystać z sekretnego łącznika przez trawers Teodora, która omija cały złomisty wierch, oszczędzając nam przy tym dodatkowe metry wzniosu. Poza tym spójrzcie, jaka ta ścieżka jest klimatyczna. Uwielbiam tutaj ten fragmencik, bo jest taki bardzo, bardzo dziki. Szkoda, że nie jest bardziej w dół, bo byłoby wtedy w ogóle idealnie, ale nie ma co narzekać. Jest klimat w opór. No to hyc, jesteśmy przy Perci Sosnowskiego. Poodpoczywali, pojedli, także nie pozostaje nic innego, tylko jechać. Ścieżka wygląda przynajmniej tutaj prima sort, nie jest jakoś bardzo zarośnięta, więc co, siadamy na rowery i śmigamy w dół. Najważniejsze, że raciczka zrobiona, to jest dzisiejszy cel dzisiejszej jej wycieczki, także można powiedzieć, że teraz to już tylko wisienka na torcie, taki deserek na koniec. Jedziemy. Żeby tradycji stało się zadość, że znowu uciekamy przed burzą, no to jedziemy tego singla Perć Sosnowskiego. Utututu. Perć Sosnowskiego to ścieżka, która również nie należy do najłatwiejszych, a jej dodatkową trudnością jest prędkość, którą nabiera się tutaj w momencie. Ma kolor czarny, 1,8 km długości i prawie 400 metrów spadku, więc łatwo zauważyć, że zjazd tutaj to nie są rurki z kremem. Początkowo prowadzi delikatnie opadającym trawersem z kilkoma przegibkami do podjechania, po których zaczyna się prawdziwa zabawa. Thank you.
mówi. Pyk. No uwielbiam tą trasę. Perć to jest naprawdę coś pięknego. To jest taka kwintesencja enduro. No i hit, proszę Państwa, przejechaliśmy dzisiaj tą pętelkę, zrobiliśmy Rogasiowego, Raciczkę, no i na koniec wisienkę na torcie, czyli Perć. Raciczka była gwoździem programu, czyli tym najważniejszym singlem, ponieważ jechaliśmy całość pierwszy raz, no jak widzieliście, no full technical, mnóstwo różnych feature'ów, takich dość ciężkich, dlatego musicie mieć to na uwadze przyjeżdżając tu, że trasa nie jest łatwa, więc musicie ogarniać, musicie umieć jeździć na rowerze i wiedzieć, jak się zachować, żeby to bezpiecznie zjechać. No my co, przyszliśmy teraz na szybki rest potoku w roztoce Wielkiej Ryterskiej. Woda jest taka, powiedziałbym, nie za ciepła, ale idealna do tego, żeby się właśnie zrelaksować, więc co, widać, popatrzcie się na Mateusza, jak kontempluje live. Więc tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję Wam za oglądnięcie. Na dole w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Także co, na razie, cześć, do zobaczenia.